Dejanira. Po igrzyskach Herakles opuścił Pelopones i popłynął ze swoimi wojownikami do Kalidonu w Etolii. Król Kalidonu miał córkę, jedynaczkę, Dejanirę. Była ona mistrzynią w strzelaniu z łuku i powożeniu rydwanem. Dejanira miała wielu konkurentów, wśród nich jednego centaura, ale wszystkich odrzuciła. Czekałam na ciebie, Heraklesie, powiedziała. Skąd wiedziałaś, że przyjdę na dwór twojego ojca? Przemierzyłeś tyle królestw w Grecji, byłeś gościem w tylu zamkach. Spodziewałam się, że nadejdzie dzień, kiedy zawitasz do Kalidonu i zostaniesz tu na zawsze. Zostanę, powiedział Herakles. Odbyło się więc wesele królewny Dejaniry i Heraklesa, po czym nasz bohater wyruszył na czele wojowników przeciwko królowi Tesprocji, który najechał Etolię, rozgromił nieprzyjacielską armię i szczęśliwy z odniesionego zwycięstwa wrócił do żony. Mieszkał teraz z Dejanirą w jej królestwie i miał z nią dwóch synów. Starszemu było na imię Hyllos. Pewnego razu zdarzyło się podczas uczty, że młody krewniak Dejaniry, usługujący przy stole, oblał Heraklesa wodą, na co ten dał chłopcu psztyczka w ucho. Uderzenie było śmiertelne. Na widok martwego chłopca Herakles zerwał się od stołu i jął się domagać, by naznaczono mu pokutę za zabójstwo. Ale wszyscy wiedzieli, że przyczyną nieszczęścia była nadludzka siła Heraklesa i król Kalidonu odpuścił mu jego czyn. Następnego dnia Herakles, odziany w lwią skórę i z pałką w ręce, przyszedł się pożegnać z Dejanirą. – Jak to? Odchodzisz? – spytała go żona. – Odchodzę. Widzisz sama, że nie nadaje się do życia w szczęściu i spokoju. – Dokąd chcesz iść? – Przed siebie. Będę zabijał potwory, osuszał bagna, przenosił skały, dusił węże. W południe zaszedł nad rozstajne drogi. Leżał tam wielki głaz. Herakles usiadł na nim i ukrył twarz w dłoniach. Nie wiedział, jak długo tak siedział, gdy nagle poczuł, że ktoś dotyka jego ramienia. Podniósł twarz zalaną łzami. Przed nim stała Dejanira, cała w łunach zachodu. – Płaczesz? – powiedziała żona. – Przyszłam do ciebie, żeby zabrać cię z powrotem do Kalidonu. – Nie wrócę. A zatem pójdę z tobą, ja i nasi synowie. Więc oni tu są? Stoją w zaroślach. Zabrałam ich ze sobą, bo wiedziałam, że nie będziesz chciał wrócić. Za czym ruszyli we czworo gościńcem, na którym mijały ich malowane wozy, przekupnie na mułach i konni heroldowie. Szli polnymi dróżkami przez winnice, wśród grządek fasoli i ogórków, przez gaje oliwne i cyprysowe, aż zaszli nad wielką rzekę. Tu postanowili zrobić odpoczynek. – Czy długo jeszcze będziemy wędrowali? – spytała Dejanira. – Za tą rzeką znajduje się miasto Trachis, a w nim zamek króla Keiksa, który jest siostrzeńcem mojego ojczyma, Amfitriona. – I myślisz, że nas przyjmie? – Ofiaruję mu pomoc przeciw dzikim lapitom. Ale w jaki sposób przejdziemy przez rzekę? Więc Herakles zaczął szukać brodu. Raptem wynurzył się z zarośli stary centaur. Oświadczył dobrodusznie, że jest przewoźnikiem i że za małą opłatą przeniesie Dejanirę. Posadził ją sobie na grzbiecie i wszedł do wody. Kiedy znaleźli się na drugim brzegu, centaur powiedział: – Jestem Nessos. Przed laty Herakles pozabijał moich towarzyszy i wówczas poprzysiągłem mu zemstę. Teraz wybiła moja godzina. Co chcesz uczynić? Zapytała Dejanira. Odebrać Heraklesowi żonę i zanieść ją do swojej groty. Wtedy Dejanira zaczęła krzyczeć i wzywać na ratunek męża. Herakles stał po drugiej stronie rzeki z synami i nie rozpoznał Nessosa. Nagle ujrzał, że centaur z Dejanirą na grzbiecie zaczyna galopować w stronę lasu. Wiedział, że nie zdoła doścignąć centaura, tym bardziej, że dzieliła ich woda. Szybko chwycił za łuk i wypuścił strzałę.
Grot ugodził centaura w pierś, a że był zanurzony w żółci hydry lernejskiej, rana nim zadana była śmiertelna. Nesos przewalił się na ziemię i brocząc krwią w te ozwał się słowa. Dejaniro, jestem starym i brzydkim centaurem, a Herakles jest wiecznie młodym i pięknym herosem, z którym nikt nie może się mierzyć. Jeśli chcesz zapewnić sobie jego miłość, weź trochę krwi z mojej rany i zanurz w niej szatę Heraklesa. A możesz być pewna, iż nigdy cię nie zdradzi. Dejanira zebrała do flakonika troszkę krwi Nesosa, a ranny centaur powlókł się w stronę góry Pelion. Herakles zaś z Dejanirą i synami powędrowali do Trachis. Wnet przyciągnęli za nim wierni Arkadyjczycy i Herakles poprowadził ich przeciw barbarzyńcom z gór dzikim Lapitom, co spadali na ciche doliny, tratowali zasiewy, a ludzi zabijali. W pieśniach zachowały się podania, jak Herakles walczył na Rydwany z synem boga Aresa i jak go pokonał, jak pierwszy w Heladzie zabronił zabijać jeńców, lecz pojmanych odesłał na służbę do świątyni w Pyto. Płynęły lata. Herakles nie był już młody, kiedy raz jeszcze postanowił podjąć wyprawę na Tiryns. W sercu jego bowiem nigdy nie wygasła tęsknota za ziemią rodzinną i pamięć obietnicy złożonej Ongi Alkmenie. Skusiło go jednak, żeby po drodze załatwić porachunki ze zdradzieckim królem Eurystosem i ukarać go za niedotrzymanie umowy. Pociągnął więc ze swymi wojownikami na Oichalię i szturmem ją zdobył. Eurystos zginął, a księżniczkę Iolę Herakles wziął do niewoli. Zwycięstwo, jakie odniósł, było zupełne. Ale nie było to dobre zwycięstwo i stało się przyczyną jego zguby, albowiem nikt, nawet Heros, nie może sam sobie wymierzać sprawiedliwości. Grecy mawiali, że zemstę należy zostawić bogom. Tymczasem Herakles, upojony triumfem, kazał wznieść marmurowy ołtarz ku czci Zeusa i szykował się złożyć mu dziękczynną ofiarę. Łupy i księżniczkę Iolę odesłał do Trachis, do żony, z prośbą, by przesłała mu szatę świąteczną dla dopełnienia świętych obrządków. Dejanira wysłuchała relacji posłańca i poszła wyjąć ze skrzyni szatę, jaką utkała z myślą o odzyskaniu Tyrinsu. Czy to nie Iolę pragnął Herakles poślubić? Przemknęło jej przez myśl. Chwilę trzymała szatę w ręce, potem szybko wyjęła flakonik z krwią Nesosa i skropiła nią tkaninę, która natychmiast zabarwiła się pięknym szkarłatem. Była teraz spokojna, że na zawsze zapewniła sobie wierność Heraklesa i że nie potrzebuje się lękać, iż nad nią przełoży Iolę. 12 białych byków miało zostać ofiarowanych na ołtarzu Zeusa. Herakles przyodział się w szkarłatną szatę, przesłaną przez żonę i zapalił kadzidło. Wtem poczuł, że ciało jego ogarnia straszliwy żar. To szata umoczona w krwi Nesosa zaczęła się tlić i przeżerać jego ciało. Krzycząc z bólu, usiłował zedrzeć z siebie tunikę, ale daremnie. Koszula wżerała się w jego ciało i zrywał ją wraz z płatami skóry. Oszalały z bólu, jął miotać się, przewracać ołtarze, wyrywać drzewa z korzeniami, wreszcie runął na ziemię. Cierpiącego straszliwie i przeklinającego Dejanirę, Herosa wierni Arkadyjczycy złożyli na noszach i zanieśli do Trachis. Dejanira, widząc katusze Heraklesa, wyznała mu prawdę i wtedy bohater pojął, że nikt i nic nie jest w stanie mu pomóc, że ginie od tego samego jadu, w którym umoczył swoje strzały i tylu nieprzyjaciół posłał na śmierć niechybną. Chciałbym zobaczyć moją matkę, Alkmenę, powiedział. Ale Alkmena była w Tyrinsie, wezwał więc Dejanirę na znak, że jej przebaczył, ale Dejanira przebiła się sztyletem w małżeńskim łożu, albowiem nie chciała żyć po tym, co zrobiła. Zawołał tedy najstarszego syna, by zaprowadził go na szczyt góry Oite
i ułożył dla niego stos. A gdy stos był gotowy, Herakles rozpostarł na nim lwią skórę i rozkazał podłożyć ogień. Lecz nie było nikogo, kto by się na to ważył. Przychodził tamtędy młodzieniec imieniem Filoktetes, który pasł swoje trzody na zbocza góry Oite. Słysząc błaganie umierającego Herosa, pobiegł do ogniska, przyniósł palącą się szczapę i rzucił na stos. Dzięki ci za to, że spełniłeś moją prośbę, rzekł Herakles. Daję ci w podzięce mój łuk i strzały. A teraz odejdźcie wszyscy. A gdy wszyscy odeszli i Herakles został sam, z trudem wszedł na stos, a był już ostatni czas, ponieważ gałęzie od spodu zaczynały się tlić i wygodnie ułożył się na lwiej skórze. Chwilę potem płomienie strzeliły ku niebu i ogarnęły Herosa. Jednocześnie zaczęły walić pioruny, słup ognia wzbił się wysoko, pół nieboskłonu zajaśniało łuną i cała Hellada wiedziała, że największy Heros ziemi greckiej umiera. Gdy burza ustała i zbladły łuny, ludzie pobiegli na górę Oite, ażeby uczcić szczątki Herosa. Ale w miejscu, gdzie był stos, zastali tylko kupkę kamieni i trochę popiołów. I rozeszła się wieść po Helladzie, że Zeus w grzmocie piorunów zabrał swego syna na Olimp, za czym jęli mu składać ofiary jako Herosowi, a z czasem oddawać mu cześć boską. Mijały wieki. Na ziemi greckiej osiedliły się nowe plemiona, powstały nowe miasta i nowe świątynie. Lecz z pokolenia w pokolenie niosła się wieść o Heraklesie, synu Alkmeny, co walczył z potworami, pokonywał olbrzymów, osuszał bagna i czynił ziemię ludziom przychylną. W długie wieczory zimowe, kiedy lodowaty wicher dołu od Tracji, wędrowni Aoidowie siadali przy palenisku i zaczynali snuć opowieść. Przed wiekami, kiedy na świecie roiło się od olbrzymich gadów i ptaków o skrzydłach z brązu, kiedy piraci porywali księżniczki i zbójcy grasowali na drogach, żył na ziemi greckiej Heros imieniem Herakles. Każde miasto greckie chełpiło się, że Herakles dokonał w nim jakiegoś czynu lub bodaj w nim gościł. W Olimpii, gdzie odbywały się ustanowione przez Heraklesa igrzyska, uczczono go płaskorzeźbą nad drzwiami świątyni Zeusa, ryjąc w marmurze jego pracę. Pojmanie dzika kalidońskiego, zdobycie trzody Geriona, walkę z królową Hippolitą, zabicie hydry lernejskiej, zapasy z lwem nemejskim. I znowu minęło lat 1000 i więcej. Rozsypały się w proch i pył świątynie starożytnych Greków, jak przedtem zamki Tyrynsu i Myken. Minęła starożytna Hellada, jak minął wiek złoty. Ale pamięć o Heraklesie przetrwała i przeszła do innych ludów. I po dziś dzień dzieci w Europie i innych częściach świata uczą się w szkole lub dowiadują z książek o legendarnym bohaterze Heraklesie, wyrażenia stajnia Augiasza, hydra lernejska, Cerber, paląca szata Dejaniry i słupy Heraklesa weszły do języka wszystkich narodów wyrosłych na cywilizacji greckiej. A jeśli nawet w codziennym życiu ludzie radzi by o Heraklesie zapomnieli, przypomina im o nim wciąż od nowa poezja. Dzieckiem w kolebce, kto łeb urwał hydrze, ten młody zdusi centaury. Piekł ofiarę w wydrze, do nieba pójdzie po laury.